Podczas 6-tygodniowego projektu uczniowie wykonują szereg zadań, takich jak sadzenie drzewek na terenie szkoły, udział w wykładach, spotkania z rówieśnikami z innych krajów, stworzenie prototypu wynalazku, zorganizowanie ekowydarzeń angażujących całą społeczność szkolną oraz wiele innych. Dla nas jest to ogromnie ważne, że nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w projektach. Uczniowie angażują się w tym konkretnym przypadku przez 6 tygodni, wykonywali zadania, co również świadczy o ich takiej determinacji, chęci, zaangażowaniu, a poza tym robią coś wszyscy razem, wspólnie, co oczywiście bardzo ich integruje. Tym razem w czwartek uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w międzynarodowej konferencji, która była transmitowana na żywo w internecie. Podczas tego wydarzenia zaprezentowali swój prototyp wynalazku. Przedstawialiśmy wynalazek odnośnie paneli słonecznych, a dokładnie to ich optymalizację, dzięki której możemy uzyskać do aż 60% więcej energii. W tej edycji młodzież współpracuje z uczniami z Izraela, Indii, Portugalii, Turcji oraz Brazylii. Było widać bardzo te różne podejście do tego projektu, bardzo różne pomysły. My osobiście zyskaliśmy na pewno ogrom wiedzy po prostu o tym, jak to wygląda, zwłaszcza u nas w Radomiu, ale także nowe zajawki, tak jak ja na przykład, bardzo mi się spodobało po tworzeniu tego projektu panelu słonecznego, elektronika i tak dalej, i na pewno jest to coś, co będę rozwijał dalej. W projekcie bierze udział około 50 uczniów zespołu szkół elektronicznych. Uczniowie po udziale w takim projekcie zmieniają swój pogląd na wiele spraw. Jak chronić nasze środowisko, co należy robić w życiu, co zmienić w swoim życiu, żeby ten świat był lepszy. Także to jest główna myśl przewodnia projektu. 8 listopada w elektroniku odbędzie się Ekodzień, podczas którego uczestnicy projektu zaprezentują stoiska ekologiczne.